Cześć! Z tej strony pedagog Michalina. Dzisiaj będziemy opowiadać sobie o tym, czym charakteryzują się konkretne pokolenia i na czym polegają te różnice międzypokoleniowe. Szczególnie zwrócimy uwagę na ten aspekt rozwoju technologii. Zapraszam! Dzisiaj witam Was w wirtualnej rzeczywistości, w bardziej takich mieszkaniowych warunkach. Całkiem fajne jest to pomieszczenie, jest tutaj kuchnia, jakaś czytelnia, więc myślę, że tu jeszcze nieraz wrócimy do tego miejsca. A spotykamy się tutaj, ponieważ chciałabym omówić pokolenia. Będziemy rozmawiali sobie na temat pokolenia tak zwanego "cichego", na temat baby boomersów, pokolenia X, y, czyli milenialsów i pokolenia Z oraz generacji alfa. Oglądajcie ten film z taką dużą uważnością. Porównujcie do własnych dziadków, do własnych rodziców, do tego, jak wy postrzegacie patrzenie na świat, będąc w konkretnym pokoleniu, i o tym, jak mogą patrzeć na ten świat wasze dzieci czy uczniowie. Każde pokolenie ma własny czas i ciężko jest przeczytać ten tekst, bo od razu nasuwa się na język po prostu melodia. Każde pokolenie też. Zmieniło świat, jakby śpiewać dalej, i to z pewnością łączy wszystkie te pokolenia. Ale przejdźmy do charakterystyki. Ciche pokolenia, czyli tak zwane silent generation. To są osoby, które urodziły się w latach 1927-1946 i obecnie są to osoby w wieku 75. To osoby, które doświadczyły e, wojny, e, przeżyły także koniec nazizmu i ich życie ukształtowały właśnie te doświadczenia przede wszystkim wojenne. Jeżeli chodzi o życie zawodowe, to preferowali, bo to już są raczej osoby, które nie są czynne zawodowo, jedno miejsce pracy. Byli, są z pewnością dalej zdyscyplinowani, unikający ryzyka, lojalni i ze względu z pewnością na te doświadczenia wojenne mają tendencję do bycia oszczędnymi. Baby boomersi. To są osoby, które narodziły się w momencie wyrzutu demograficznego, właśnie tego powojennego. To są osoby, które urodziły się w latach 1946-1964. I w tym momencie osoby te mają. 50-50. Jeżeli chodzi o ich pracę, to zdecydowanie rzadko zmieniali miejsca pracy. W pracy cenią sobie przede wszystkim przewidywalność wykonywanych działań. Lubią rutynę. To, że wiedzą, w jaki sposób mają wykonać konkretne działania. Skupiają się na długoterminowym planowaniu finansów. To osoby, które uważają, że te umiejętności twarde są ważniejsze od tych umiejętności miękkich, czyli na przykład tych dotyczących komunikacji czy współpracy. Jeżeli chodzi o korzystanie z nowoczesnych technologii, to robią to aczkolwiek zdecydowanie przede wszystkim w miejscu pracy. Czyli w tej przestrzeni, gdzie te nowoczesne technologie często są niezbędne i realnie rzeczywiście ułatwiają wykonywanie pewnych zadań. To są także osoby, które gdzieś tam powoli już odchodzą z rynku pracy. Jeżeli chodzi o pracę, to mówi się o tym, że właśnie baby boomersi żyli dla pracy, żyli pracą, pracowali bardzo dużo. Następne pokolenie X. Pokolenie X. E, to osoby urodzone w latach 1965-1979, i w tym momencie to osoby, które mają 40 lat albo więcej. Pokolenie X jest bardzo praktyczne. Pokolenie X doświadczyło tego początku świata reklam i marketingu. Pokolenie X ceni sobie bardziej to, aby dany przedmiot był bardziej praktyczny i użyteczny, aniżeli miał jakąś super fajną e, markę. To osoby skoncentrowane na karierze. W tym momencie z pewnością także gdzieś tam osiągające sukcesy na swoim polu zawodowym, w swoim polu zawodowym, to osoby, które cenią sobie stabilizację właśnie w pracy oraz godziwe wynagrodzenie. Jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, to pokolenie X było zupełnie offline, przynajmniej ich młodość, ponieważ w tym momencie, kiedy są czynni zawodowo, bardzo często. Pewnie raczej częściej niż rzadziej korzystają z nowoczesnych technologii w formie czy smartfonów, czy komputerów, a właśnie powodem tego jest przede wszystkim praca. Osoba z pokolenia X, jeżeli ma do wyboru kontakt z rodziną, czy przyjaciółmi, czy znajomymi, za pośrednictwem Facebooka, albo spotkać się z daną osobą twarzą w twarz, to zdecydowanie wybierze tą drugą opcję. Kolejne pokolenie, pokolenie Y, czyli tak zwani milenialsi. Ja osobiście utożsamiam się z tą grupą, więc dowiedzmy się, co ciekawego mówią o, tej, o tym pokoleniu. Są to osoby urodzone w latach 1980-1996, tak mniej więcej, to jest jedna po prostu z typologii. W tym momencie te osoby są w wieku mniej więcej 25-30. Jeżeli chodzi o pracę, to milenialiści cenią sobie przede wszystkim elastyczność. Elastyczność zarówno pod względem godzin, jak i miejsca pracy, a także dojazdu. Tutaj już zaczyna się pojawiać no, przede wszystkim w tej grupie zaczyna się pojawiać w ogóle em, praca zdalna. To także grupa, w której bardzo dużo osób zakłada działalności gospodarcze. A także ceni sobie tak zwany work-life balance. Czyli, że nie żyjemy po to, żeby pracować, tylko pracujemy po to, żeby żyć, czyli żeby korzystać z różnych przyjemności yy, i też mieć czas dla siebie. Dzieciństwo milenialsów było offline i to jest ostatnie pokolenie, których dzieciństwo było offline. Pokolenie Y jest bardzo otwarte na nowoczesne technologie, mimo tego, że nie dorastało z nimi. Czytałam gdzieś artykuł, że jest to najbardziej ubankowione pokolenie, bo 93% osób z pokolenia milenialsów posiada konto w banku. Bardzo chętnie robią zakupy online, a także wykorzystują nowoczesne technologie zarówno do pracy jak i w formie zabawy, w formie czasu wolnego, w związku z tym, że ten aspekt finansowy często nie jest na pierwszym miejscu, ale to, aby rozwijać się i swoje umiejętności, to bardzo często milenialsi mieszkają długo z rodzicami. No i teraz pokolenie Z, czyli pierwsze pokolenie, które urodziło się właściwie online. Pokolenie Z jest inaczej nazywane pokoleniem C, a ta literka wzięła się z angielskich słów Connect, Communicate i Change. To są osoby urodzeni w latach 1997-2012. W tym momencie są to osoby wchodzące tak naprawdę w dorosłość, czyli mające mniej więcej 16-20 lat. To oznacza także, że te osoby studiują, uczą się, ale także podejmują pierwsze prace zarobkowe. No i tak jak wspomniałam wcześniej, nowoczesne technologie są codziennością dla pokolenia Z już od urodzenia. Z badań wynika, że jeżeli chodzi o pracę, to osoby z pokolenia Z zdecydowanie bardziej cenią sobie atmosferę w tej pracy, to czy są szanowani, e, możliwość rozwoju aniżeli. Wynagrodzenie. Osoby te charakteryzuje duża kreatywność, otwartość na nowe możliwości, na nowe rozwiązania, szukanie tych nowych rozwiązań, tworzenie ich. Z drugiej jednak strony, bardzo często osoby z tego pokolenia nie mają jeszcze pomysłu na swoją karierę. Może to wynikać stąd, że mają bardzo wiele, być może nawet za dużo w jakimś sensie tych możliwości i próbują wielu różnych działań. W związku z tym trudno im jest obrać taką jedną ścieżkę swojej kariery zawodowej. Okazuje się też, że według badań osoby z tego pokolenia są mniej skłonni do ryzyka niż milenialsi czyli osoby, które gdzieś tam też e, idą w tym kierunku zakładania działalności gospodarczych w tym momencie. Ale o pokoleniu Z jeszcze słów kilka. Bowiem z badań wynika, że spożycie alkoholu jest dużo niższe wśród tej grupy niż wśród pokolenia Y, czyli wśród e, milenialsów. Z badań wynika także, że 56% badanych osób jest skłonnych do wyjazdów zagranicznych w ramach pracy. Czyli co druga osoba jest e, otwarta na możliwość, aby zmienić miejsce swojego zamieszkania e, w celu pracowania w zupełnie innym czy mieście. Kraju. 31% zetek czuje się niekomfortowo, jeśli nie ma telefonu przy sobie powyżej 30 minut. To jest w ogóle zjawisko FOMO, czyli Fear of Missing Out. Myślę sobie, że warto poruszyć to zagadnienie i w ogóle ten temat w odrębnym zupełnie materiale. Ale jest to dość ciekawe. W Wielkiej Brytanii w ogóle osoby Zetki, czyli z tego pokolenia, nazywa się rozsądnym pokoleniem. Natomiast 80% osób z pokolenia Z chce pracować z nowoczesnymi technologiami. I to chyba nie jest żadne zaskoczenie. I ostatnie pokolenie, czyli to, które w tym momencie się. Rodzi to, w które w tym momencie się tak naprawdę dopiero rozwija, które przed sobą ma jeszcze wejście na rynek pracy, bowiem w tym momencie albo uczy się chodzić, albo wchodzi właśnie do przedszkoli i szkół. Czyli są to osoby, które są urodzone po roku 2013. W większości przypadków są to po prostu dzieci milenialsów. Nie znają świata bez technologii, urodzili się właściwie online. Szacuje się, że właśnie w tej generacji zdecydowanie zmniejszy się czas, jaki będzie poświęcany na uprawianie sportu. Myślę, że taką tendencję spadkową zauważamy już w tym momencie. Pandemia też nie pomaga oczywiście, jednak szacuje się, że to w tej generacji zauważamy, zauważymy taką znaczną różnicę. Jeżeli chodzi o pracę, to oczywiście tylko szacuje się, że będą mieli tak dużo rzeczy do wyboru, tyle różnych bodźców, że będą szybko się nudzić i zmieniać zainteresowania. Poza tym, na dzień dzisiejszy, jeszcze tak naprawdę nie wiemy, w jakich zawodach te dzieci będą pracowały. Z drugiej jednak strony przewiduje się, że generacja Alfa, czyli dzieci milenialsów, w większości to będzie najbardziej innowacyjna, najbardziej kreatywna grupa osób. A ty, z jakiego pokolenia przybyłeś na ten kanał? Daj znać w komentarzu, jak najbardziej zachęcam. Pamiętaj także o subskrypcji kanału. Na dziś już kończymy. Dziękuję Wam za uwagę, za obejrzenie dzisiejszego filmu. Ale zanim zakończymy, to jeszcze chcę Was zabrać na balkon na dach wieżowca, gdzie byliśmy we wcześniejszym filmie, gdzieś go też tutaj wyrzucę. Do zobaczenia następnym razem.